goniła się w jednym celu. Zdobycia kolejnych ziem. I tak obrońcy miasta wycofali się z niego. Trwały jeszcze potem walki w rejonie Zagnańska, Samsonowa. Walki trwały tam jeszcze przez kilka dni, ale w samym mieście gospodarzami byli już Niemcy. A kiedy nie było już polskich wojsk, Telemik agresji została polska flaga. Te barwy, ukochane przez wszystkich, zostały zastąpione przez całkowicie inne. Ale dzieci, wiedzione przywiązaniem do tego, co najważniejsze, wiedziały, że muszą walczyć o polski honor. Jeszcze tego samego dnia, wieczorem, kiedy niemieckie oddziały zapadły już w pokój, zostały zaatakowane przez polską kompanię piechoty pod dowództwem porucznika Luścińskiego. Żołnierze dodatkowo zostali wyposażeni w butelki zapalające. To działo się na terenie dzisiejszego osiedla Szydłówek. Na Kielcach nastała nowa władza. Nowa władza i nowa flaga, która przez kilka najbliższych lat miała panować nad miastem. Atak kompanii porucznika Luścińskiego był ostatnim akordem walk obronnych w Kielcach. Wszystko się skończyło. W Kielcach nie było już żadnego polskiego żołnierza. A gdzie byli? Zaraz dowiemy się o tym, jaki los czekał polskich żołnierzy. Po zajęciu Kielc niemiecki okupant ustalił w mieście swoją komendanturę, która praktycznie przejęła kierownictwo życia miastem. Mimo że równolegle działał jeszcze zarząd miejski, zwany w Kielcach magistratem, na czele którego stał Stefan Arcyński. 19 września 1939 roku komisarzem miasta Kielc został Richard Wendler. To nowy dowódca miasta. I przed nim stanął nowy problem. Co zrobić z polskimi jeńcami? Ci jeńcy zaczęli bowiem masowo spływać do Kielc. Niemiecka komendantura podejmowała proste decyzje. No, jeńcami trzeba się zająć. Jak? To było najtrudniejsze. Niemcy szykowali się do przyjęcia polskich jeńców. Jaki miał być ich los? No, los miał być tragiczny. Już 6 września Niemcy zorganizowali w Kielcach pierwszy obóz dla polskich jeńców. Na ten cel przeznaczono obiekty więzienia przy ulicy Zamkowej. Przez gmach przeminęło się około 3000 jeńców. Jeńców było tak wielu, że przebywali także na samej ulicy Zamkowej. Ale i to nie wystarczyło. Pomieszczenia Pałacu Biskupiego, gdzie przed wojną mieścił się Urząd Wojewódzki, zamieniono na drugi obóz jeniecki. Stłoczono tam ponad 800 jeńców. Jakich warunkach? Jeden z nich wspominał Polaka. Było tak ciasno, że nie wiedzieliśmy, kto na ziemi siedzi kilka metrów dalej. Znaliśmy tylko tych, którzy siedzieli obok nas. Znacie Państwo ten budynek. 800 osób ułożonych w salach. Kolejny obóz uruchomiono 8 września. W budynkach koszar 2 pułku artylerii lekkiej. Wreszcie ostatni utworzono w koszarach 4 pułku
piechoty legionów przy ulicy Prostej. Tam przebywało około 1200 jeńców, głównie oficerów. Tak więc od 1 dni września w Kielcach znalazło się łącznie około 5000 polskich jeńców. Żołnierze, którzy dotychczas walczyli od Częstochowy, którzy starali się dotrzeć do swoich jednostek, trafili wreszcie w niemieckie ręce. Nie wiedzieli, jak nie może być nic. Piechota, kawaleria. Nie miało znaczenia to, z jakiej jednostki los wszystkich był ciężki. Jak wspominają pracownicy Polskiego Czerwonego Krzyża, bardzo szybko dowiedzieli się, jaki los przygotowano polskim jeńcom. Zaczęto dostarczać im żywność, bo to był największy problem. I wtedy stała się rzecz niesamowita. Mieszkańcy Kielc, zwykli ludzie, spontanicznie, bez rozkazu, podejmowali decyzję o tym, że trzeba pomagać polskim jeńcom, trzeba się dzielić tym, co najważniejsze, chlebem. I znów, jak zawsze, pierwsze ruszyły z pomocą dzieci wysyłane przez dorosłych. Jedna próba na 10 zawsze udawała się sukcesem. Oni wtedy jeszcze nie wiedzieli, co może ich czekać. Nie wiedzieli. I ta walka przybierała coraz większe siły. Najpierw był to chleb, a później także ubrania cywilne. Te ubrania mieszkańcy Kielc samorzutnie zaczynali dostarczać do obozów wienieckich, a kiedy nie można się było przedrzeć przez kordon niemieckich żołnierzy, nawet rzucano, całując wcześniej. Tragiczny był los tych jeńców. Z biegiem czasu byli transportowani do innych obozów na terenie III Rzeszy. Wróćmy jednak do samej administracji niemieckiej, do nowego okupanta. Na ulicy Leśnej kwaterował 305 Batalion 22 Pułku Policji, który był przeznaczony do działań antypartyzantów. W zbrodniczych działaniach sławił się także 62 pluton zmotoryzowany pod dowództwem Alberta Schustera. No, bardzo ważną rolę pełniła też niemiecka żandarmeria. Najbardziej znanym z okrucieństwa dowództwem tej formacji był Gerulf Meyer, odpowiedzialny m.in. za pacyfikację Michniowa i Skałki Polskiej. Te wydarzenia to jednak dopiero przyszłość. A teraz w Kielcach stała się troszeczkę inna rzecz. Oto bowiem poza mundurowymi, poza żołnierzami Wehrmachtu, w mieście pokazała się nowa siła. Nowa siła, której nikt dotychczas nie widział. To tajna policja państwowa, a dokładnie jej 4. Wydział. Geheimstadtpolizei. Gestapo. Mało dziś ktoś zdaje sobie sprawę, że pierwsze kroki funkcjonariuszy Gestapo skierowani właśnie tu, do kieleckiego magistratu. Tu, do pokoju numer 5, zjawili się ci nowi urzędnicy. Po co? Proszę Państwa, w tym pokoju meldowali się ich załóżnicy z terenu województwa kieleckiego. Powiedzmy prosto, zdrajcy. Kto to był? Tymi zdrajcami byli obywatele polscy pochodzenia niemieckiego. Potocznie koloniści. Już w czasie działań wojennych niemieccy mieszkańcy wsi Stojewsko, niedaleko od Włoszczowej, służyli za niemieckich przewodników. A tu, w Kielcach,
Zaczęli przychodzić do swoich mocodawców, przedstawnych kilku z nich. Najbardziej znaną ze swoich poglądów niemiecką rodziną była pierwsza rodzina Rommlów. Adolf był głową rodziny. Zresztą jeszcze przed wojną znaleziono u nich niemiecką radiostację. Jego dwaj synowie szkolili się w samych Niemczech. I teraz w pierwszych dniach okupacji dotarli do swoich mocodawców i z radością zostali przyjęci w szeregi tajnej policji państwowej. Wyszpitle! Tak, wszyscy ich znali. Niemniej znaną była rodzina Małpów, właścicielów majątku Szczecno. Także przed wojną zostali aresztowani za podejrzenie współpracy z III Rzeszą. Byli też tacy jak niejaki Fischer, właściciel wesołego miasteczka, który wiosną 1939 roku rozlokował się najpierw na placu obok kina przy ulicy Staszica, a następnie na placu Karsza przy Rogatce Krakowskiej. Ale pokazali się też inni. Ci, którzy nie chcieli, aby o nich w ogóle wiedziano. Od pierwszych dni rozpoczęła się seria niemieckich morderstw na bezbronnych mieszkańcach. Zdobywcy miasta, 15 Korpus Armijny, wyróżnił się szeregiem zbrodni na ludności cywilnej. Już 5 września na Cegielni rozstrzelano 6 osób. Znali wtedy Rogala, Krause, Poszczyn, dwaju dzieci Jerzy Częstochowy. Na polach za Koszarką zamordowano kolejnych 4. W Malikowie 9 osób, w tym 1 kobietę. Na ulicy Bosza, dzisiejszej Paderewskiego, zamordowano 2 staruszków. 6 września na dziedzińcu magistratu dokonano egzekucji 7 osób. Wśród nich był dozorca kościoła świętego Wojciecha Stanisław Kałacka. Pozostały znaki śmierci. Pozostały znaki nie dowiemy się nigdy. I dziś chcemy przypomnieć los tych niewinnych cywili. Los cywili, którzy nie będą w mundurach, którzy płacili swoim życiem pierwsze dni okupacji. Nikt nie wiedział wtedy, że to właśnie stanie się normą. Przez pierwsze 2 miesiące okupacji Niemcy przeprowadzili ponad 8 000 egzekucji, w których zostało zamordowanych 24 000 Polaków.